Przed dzień dnia świętego Kazimierza setki Suwalczan wzięły udział w tradycyjnym już jarmarku odpustowym. Kaziuki obchodzone są w Wilnie już od 400 lat. Od niedawna stały się tradycją również w Polsce. Myślę, że jest to po prostu wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi, bo ludzie, pomimo że jest Wielki Post, że to nie można tańczyć, ale bycie na takim jarmarku to jest po prostu, no to jest potrzeba serca człowieka. Pomimo umartwiania, składania różnych postów, jak tu słyszeliśmy, wprowadzania różnych diet, a ludzie potrzebują zabawy, potrzebują bycia razem, potrzebują kultury takiej ludowej, źródłowej kultury, bo tu właśnie takie rzeczy można kupić, można poglądać. Potrzebujemy być razem i chyba to jest najważniejsze. Kaziuki są do tego doskonałą okazją. Mimo postępu cywilizacyjnego widać ogromne zainteresowanie kulturą ludową i chętny powrót do korzeni. Można z drzewa listek urwać i drzewo nie umiera, dalej funkcjonuje, ale jeśli zaczniemy korzeń gdzieś tam podpiłowywać, to po prostu usycha wszystko. No bo my mamy chyba w genach zapisane to dbałość w tym instynkcie samozachowawczym, to dbałość o to. I pomimo różnych zabiegów, różnych, nie wiem, polityk, czy też różnych mediów, multimediów, które nas odciągają tak naprawdę, bo nie muszę nigdzie wychodzić, a mogę być w centrum dżungli, czy w Indiach, gdziekolwiek. Ale tam nie ma tego przypływu, tej energii, tej miłości tak naprawdę, której często nie rozumiemy, nie zdajemy sobie z niej sprawy. To jest właśnie ten kontakt, to jest ta potrzeba pierwotna, ta źródłowa, korzenna bycia razem. I to w każdej kulturze, nie tylko w kulturze Suwalszczyzny. W tym roku suwalskie kaziuki przyciągnęły około 120 wystawców z Polski i Litwy. Prezentowany był ogromny asortyment towarów od regionalnych potraw przez rzemiosło artystyczne po tak zwane bibeloty. Jest również okazja, by dotknąć kultury i tradycji. Dlatego też korzystajmy, póki czas, póki Bóg daje siłę, daje jakieś motywacje i mamy tą wewnętrzną potrzebę, żeby ta potrzeba nie zginęła, bo jak ta potrzeba zginie, to my też przestaniemy istnieć. W minioną sobotę odbył się kolejny, organizowany przez Salos, turniej piłki nożnej chłopców, tym razem roczników 1998 i 1999. W turnieju udział wzięło 70 zawodników z 6 drużyn, zespołu szkół w Słobódce, gimnazjum w Rudce Tartak, suwalskich gimnazjów nr 1 i 5 oraz dwóch drużyn Salosu. Drużyny grały systemem każdy z każdym. Po zawziętej rywalizacji najlepsze okazało się gimnazjum nr 5 w Suwałkach. Drugie miejsce zajęła pierwsza drużyna Salosu, a trzecie zespół szkół w Słobódce. Jak mówią organizatorzy, w turnieju chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, dlatego każda drużyna otrzymała puchary, dyplomy oraz karnety na kręgle. Królem strzelców z 8 golami na koncie został Dawid Parafinowicz z gimnazjum nr 5. Najlepszym zawodnikiem natomiast Damian Staśkiewicz ze Słobódki, a najskuteczniejszym bramkarzem zawodnik Salosu Patryk Jagusiak. Organizatorzy już mają w planach kolejne imprezy tego typu. Wjeżdżając do Suwałk, z każdej strony wita nas uśmiechnięty miś. Opuszczając Suwałki, trudno wyjechać z misiem, bo gadżetów z logiem pogodnych Suwałk jest jak na lekarstwo. Pogodne Suwałki. Takim hasłem reklamuje się nasze miasto. Towarzyszy mu miś uśmiech, który jeździ w trasę i prezentuje się też w innych miastach. Promocja jest, tylko pamiątki z misiem kupić trudniej. Uważam, że temat jest bardzo potrzebny. W dalszym ciągu do mnie przychodzą różni ludzie, zwracają się, gdzie można to kupić, gdzie można to dostać. Co miałem, to już praktycznie rozdałem, ale uważam, że szczególnie misie, które są bardzo popularne, parasolki i wiele tych rzeczy, koszulki różnego rodzaju, czapeczki, to wszystko, kiedyś te peleryny przecież były bardzo, bardzo popularne, to w trakcie praktycznie demonstracji odnośnie blokady. Tam najwięcej się ich rozeszło, ale to uważam, że to jest potrzebne. Na tą chwilę pamiątki z logiem pogodnych Suwałk można kupić tylko w Centrum Informacji Turystycznej w Parku Konstytucji 3 Maja. Jednak nie ma tam zbyt wielkiego wyboru. W tej chwili można dostać magnesy przedstawiające zabytki Suwałk właśnie z pogodnymi Suwałkami, torebki z misiem uśmiechem, no i chyba na tyle.
Kłopoty ze sprzedażą zaczęły się, kiedy Urząd Miasta zaczął prowadzić informację turystyczną. Mieliśmy taki kłopot formalny. Centrum Informacji Turystycznej jest prowadzone przez Urząd Miejski od niedawna. Dotychczas było prowadzone przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki. I od początku, kiedy zaczęliśmy organizować centrum, zwróciliśmy się z pytaniem, czy wolno sprzedawać tam gadżety promocyjne miejskie. Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej była kategoryczna. Choć tłumaczyliśmy, że jest to tylko po cenie produkcji, że na tym naprawdę urząd nic nie zarobi, że będą to absolutnie tylko gadżety promocyjne miejskie, rękodzieło suwalskich twórców, suwalskie pamiątki, czyli to, co turyści chcą wywieźć z Suwałk. No i niestety odpowiedź była kategoryczna, nie wolno tego robić urzędowi miejskiemu. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, która współprowadzi informację turystyczną w naszym mieście i mogłaby sprzedawać gadżety z suwalskim misiem, nie ma na to pieniędzy, aby wyprodukować wszystkie gadżety, takie jak Urząd Miasta. Na pewno Urząd Miasta jak gdyby w ramach promocji miasta ma dosyć szeroki asortyment, właśnie jeżeli chodzi o pamiątki Suwałk. W informacji turystycznej póki co nie ma takich pamiątek, bo niestety one wiążą się jak gdyby z poniesieniem dużych kosztów od razu, a po prostu jak gdyby ze zwróceniem tych kosztów no, będziemy musieli czekać nawet parę lat, więc tak naprawdę no, ciężko jak gdyby zainwestować aż tak dużo pieniędzy, bo te pamiątki są drogie, na przykład taka pamiątka pod tytułem Miś Uśmiech, to tak naprawdę cena uprozostająca jest 35 zł. Jest to naprawdę duża cena. Nawet gdybyśmy zrobili narzut złotówkę czy dwie, no to taki Miś Uśmiech 37 zł by kosztował. Do tej pory Urząd Miasta wydał na maskotki Misia Uśmiecha prawie 12 tysięcy złotych. Jest on jednak dostępny, tak jak reszta gadżetów, jedynie jako prezent od ratusza. Myślę, że większość Suwalczan, którzy tutaj przyjeżdżają i nie tylko, większość turystów, ja jestem też przewodnikiem turystycznym, mnie też pytają, a gdzie można kupić, a gdzie są jakieś ładne suweniry, gdzie można dostać, gdzie można kupić, gdzie można zdobyć tą. Przecież te koszulki chociażby z Bluesa Festiwalu też się cieszą wielkim popytem, bo na festiwalu przecież są sprzedawane. No, ja bym powiedział, że nawet dosyć drogo jak na koszulkę, ale bardzo chętnie są kupowane. Wtedy takie rzeczy są potrzebne. A mówię, a tym bardziej, że będzie to się rozchodziło po całym kraju i ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, z chęcią będą wspominali Suwałki, a ci, którzy tu mieszkają, będą dumni z tego, pokazując to, co w tym mieście można uzyskać, można kupić, można przywieźć, można pokazać. Największym powodzeniem z logiem Pogodnych Suwałk cieszą się ramki na tablice rejestracyjne. Do tej pory dostawał je każdy kierowca rejestrujący auto po raz pierwszy w Suwałkach. Ci, którzy chcą mieć przy rejestracji Misia Uśmiecha, jeszcze we wrześniu będą mogli je nabyć w Centrum Informacji Turystycznej. A na resztę gadżetów dostępnych w sprzedaży trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Droga Świętego Jakuba to jeden z najstarszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, który wiedzie przez całą Europę do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W Suwałkach stanął kamień, który symbolizuje trasę tego szlaku. Kamień Drogi Świętego Jakuba stanął na skwerze między ulicami Utratą i Sejneńską. Ufundowało go Bractwo Świętego Jakuba Apostoła z Kętrzyna, które opiekuje się odcinkiem szlaku od Ogrodnik do Olsztyna. Ich zamiarem było to, żeby było to w miejscach bardzo ciekawych turystycznie. Zależało im na tym, żeby przez Suwalszczyznę też ten szlak prowadził. Oni sami wytyczyli szlak. Szlak zaczyna się w polskiej części od Ogrodnik, kończy się w Słubicach. Prowadzi też przez Suwałki. Ja bardzo się cieszę, że ten kamień jest u nas, bo to jest okazja dla pielgrzymów i tych, którzy wiedzą, czym jest szlak Świętego Jakuba, do tego, żeby poznali też Suwałki. Rekonstrukcję szlaku rozpoczęto w 1986 roku. Dziś oprócz Hiszpanii swoje szlaki do Santiago de Compostela mają Portugalia, Niemcy, Francja, Austria i Szwajcaria. W najbliższej okolicy takie kamienie jak ten w Suwałkach można spotkać jeszcze w Sejnach, Krasnopolu, Olecku, Bakałarzewie i Wigrach. Charakterystyczna muszla, którą widać też na suwalskim szlaku, to jest taki wspomnienie dawnego zwyczaju, kiedy pielgrzymi na znak tego, że naprawdę doszli do Santiago de Compostela, zabierali z pobliskiego wybrzeża muszle. To był dowód, że naprawdę dotarli do tego miejsca. A dlaczego to miejsce jest takie ważne? Ponieważ tam, według wierzeń, znajduje się grób Świętego Jakuba Apostoła. Dla Suwałk to dodatkowa promocja, bo znajdziemy się we wszystkich informatorach dotyczących szlaku. Nie jest to typowy szlak pielgrzymkowy. Znajduje się on na liście UNESCO, a więc należy do dziedzictwa kulturowego Europy.
Ulica Hubala, Łączka, a tam około 40 wycieńczonych i zmarzniętych bocianów. Mieszkańcy Suwałk ruszyli im na ratunek. Niesione instynktem bociany przyleciały do Suwałk. Tu niestety czekała je niemiła niespodzianka. Zamiast wiosny zastały zimę w pełni. Mrozy, opady i metry śniegu skazują je na pewną śmierć. Dlatego też mieszkańcy Suwałk postanowili pomóc zwierzętom przetrwać ten trudny dla nich okres. Codziennie przywożą ptakom jedzenie. Rada Mieszkańców, bo mamy taką w DPS-ie Radę Mieszkańców i mieszkańcy, bo Rada włączyła się w to bardzo aktywnie. I po prostu już się drzwi nie zamykały i dzisiaj tak samo z samego rana. Kto ile mógł, tyle przynosił pieniędzy i wszyscy bardzo, bardzo, bardzo są zmartwieni losem i chcieli pomóc. Mieszkańcy, mimo że sami na co dzień potrzebują pomocy, to jednak mają duże serca i chcą pomóc, mówię, tym biednym ptakom. Pożywienie to są z pieniędzy składkowych, żeśmy zakupili przed chwileczką w sklepie, tak? Mówię, mieszkańcy składali ile kto może, przeważnie to były 5 zł, po 2 zł, nawet po złotówce. I także uzbierała nam się spora kwota, bo to nie jest ostatni raz, jesteśmy tu pierwszy raz, ale będziemy jeszcze po niedzieli przez kilka dni. A to instytucje, które są odpowiedzialne za opiekę? No właśnie, z tego jak widać nie ma, prawda? Ale to nic, my cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, bardzo dumni. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy właśnie dołączyli się do tej akcji i szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, bo na co dzień są to mieszkańcy jednak schorowani właśnie. No i my też się zresztą dołączyliśmy, tak, pracownicy też. Los bocianów nie jest mieszkańcom obojętny. Mimo niesprzyjającej aury brną w głębokim śniegu, by dokarmić zwierzęta. Przywożą im ryby i podroby. Bez tego wycieńczone długim lotem ptaki nie miałyby szans na przeżycie. Niestety na miejscu nie widać służb mundurowych czy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W naszej okolicy nie ma azylu, w którym można by umieścić bociany. Pozostaje więc tylko apel, by je dokarmiać i w ten sposób nie pozwolić zginąć tym jakże wyczekiwanym zwiastunom wiosny. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki egzaminów szóstoklasistów. Egzamin miał na celu sprawdzenie wśród uczniów umiejętności czytania, pisania oraz radzenia sobie z zasadami wykorzystania wiedzy w praktyce. W szkołach podlegających pod OKE w Łomży do sprawdzianu przystąpiło 25 tysięcy szóstoklasistów. Średnia ogólnopolska uzyskana przez szóstoklasistów to 24 punkty, zaś województwo podlaskie uzyskało wynik 23,94 punktu. Średni rezultat egzaminu w powiecie suwalskim to nieco ponad 23 punkty, zaś miasta Suwałki 24,9 punktu. Suwalscy uczniowie zatem na tle innych miast województwa podlaskiego uzyskali wysoką notę. Najlepszy rezultat spośród suwalskich szkół uzyskali szóstoklasiści ze szkoły podstawowej nr 11 ze średnią punktów 27,7. Dla porównania średni wynik uczniów z Sejm to 20,9 punktu. W roku ubiegłym ogólnopolski rezultat to 22,75 punktu. Dwa lata temu 25,27, zaś 3 lata temu było to 24,56. Dla porównania wyniki województwa podlaskiego to odpowiednio 23,1 punktu, 25,7 oraz 24,8. Po raz pierwszy od 4 lat średni wynik testu szóstoklasisty z Podlasia był niższy od średniego wyniku krajowego. Znakomitym wynikiem mogą pochwalić się uczniowie ze Starego Folwarku, których średnia to 31,5 punkta. Dobrze wypadli także szóstoklasiści z Becelu. Z informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wynika, że najgorzej uczniom poszło rozumowanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Wyniki uzyskane przez podlaskich szóstoklasistów są porównywalne z wynikami ogólnopolskimi. Raport OKE ujawnił też smutną prawdę na temat dyslektyków. W Suwałkach wśród uczniów zdających egzamin aż 23,5% jest dyslektykami. To zjawisko niestety ma tendencję wzrostową.